Dzień dobry, Robert Binkiewicz, AgrosimEx Zapraszam na nowy komunikat sadowniczy. Połowa sierpnia mamy upragnione lato, trochę późno niż zazwyczaj do nas przyszło. Może to i dobrze, ponieważ w sadach uniknęliśmy problemów różnego typu w pierwszej części lata. Ale teraz te e, wysokie temperatury, e, od dłuższego czasu już utrzymujące się, e, no, zaczynają troszeczkę dawać sobie we znaki e, o sobie e, właśnie w naszych sadach. Różnie to się objawia. O tym mniej więcej powiem dzisiaj, co, na co należy zwrócić uwagę, e, co, czego możemy się spodziewać, jakich problemów wynikających między innymi właśnie z tak e, ciepłej aury, z wysokich temperatur. Mam tutaj dwa okazy. To jest na Prince i proszę Państwa pojawiają się w sadach różnego typu uszkodzenia na owocach związane z owocówką, jabłkóweczką, to są najczęściej takie płytkie wgryzy, ale również już i oparzenia słoneczne. To tyle na wstępie, rozwinę za, za kawałek bardziej tą tematykę ale wrócę jeszcze do tych wysokich temperatur i do tego, że mamy lokalnie w sadach suszę. I o tym chciałbym powiedzieć, zaznaczyć, położyć nacisk, ponieważ to co obserwujemy w ostatnich dniach, to niestety, ale w wielu sadach, nawet tych, w których jest instalacja nawodnieniowa, jest proszę państwa bardzo sucho. Niektórzy sadownicy Uważają, że po intensywnych opadach czerwcowych wciąż jest w sadach wilgoć, nie włączają. Inni z kolei włączają, ale niewystarczająco często i zbyt krótkie cykle tego nawadnienia są uruchamiane, włączane. Stąd proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to: mamy te instalacje nawadniowe i wykorzystajmy je, korzystajmy z nich racjonalnie. Nawet teraz na finiszu, a zwłaszcza teraz, kiedy zapotrzebowanie na, na wilgoć, na wodę jest, jest duże, szczególnie w tych sadach, gdzie mamy umiarkowane albo dobre plony. Owszem, w tych sadach, które ucierpiały w przymrozki i plony są minimalne, lub w młodych kwaterach, w młodych sadach jednorocznych czy dwuletnich, gdzie wzrost jest intensywny pędów. Tam oczywiście z tą wodą należy obchodzić się ostrożnie, operować ostrożnie, ale również te, te, te niezbędne minimalne ilości wody podać roślinom. Natomiast jeśli chodzi o sady takie jak, jak, jak ten, gdzie mamy naprawdę bardzo dobry plon, widzimy, że, że tych owoców jest dużo na drzewie. Ten sad akurat nie ucierpiał w przemroski. Można powiedzieć, że tu w tej kwaterze Prince'a to owocowanie jest na, na normalnym poziomie. To... Nawadnianie jest niezbędne, nawet bym powiedział, że intensywne. Co mam na myśli? Nie uruchamiamy nawadniania raz w tygodniu, ale co drugi dzień i nie na cykle godzinne czy dwugodzinne, oczywiście w zależności od, od, od typu gleby, ale to powinno trwać nawet 3 do 5 godzin w zależności od, od rodzaju gleby. Tak? Więc w tym momencie godzinne cykle nawodnieniowe są niewystarczające. Dlatego pamiętajmy o tym. Oczywiście nie, nie namawiam do tego, żeby przelewać, ale, ale godzina na pewno to jest zbyt krótko, więc nawadniajmy co 2-3 dni, ale dłuższe cykle, ponieważ przy tych temperaturach to odparowanie wody jest, jest, jest bardzo, bardzo intensywne. Warto oczywiście. Wspomóc również rośliny fertygacją, więc nie puszczajmy samej wody. Mniej więcej co drugi, co trzeci, może cykl dodawajmy nawozów, nawozów potasowych, szczególnie na te odmiany drobnoowocowe, te, które mają dobry plon, ale również to jest wapń, CATS tiosia wapnia, szczególnie na jonagoldy, na ligola, tam, gdzie zapotrzebowanie na wapń jest duże. Także. Zachęcam, przypominam, apeluję o tym, żeby nawadniać sady, proszę Państwa, bo naprawdę jest sucho. Naprawdę jest sucho, szczególnie gleby lekkie. Tam naprawdę, naprawdę jest, jest duże przesuszenie w tych sadach, które nie są nawadniane. Ale z kolei na glebach cięższych, a szczególnie gliniastych, tam jest również problem, ponieważ tam ta gleba jest bardzo ścisła, bardzo zwięzła, korzenie również zostają podduszone i brak jest pobierania składników pokarmowych. Dlatego nawadniajmy sady. Przez najbliższe 2-3 tygodnie do zbiorów uważam, że jest to, jest to bardzo ważne. E, druga sprawa to e, ta silna operacja słoneczna. No, e, powoduje już e, oparzenia na owocach tam, gdzie ta ekspozycja owoców jest największa, czyli na wierzchołkach drzew i od strony południowej na uwrociach rzędów. Widzimy, że, że już te oparzenia powstały, powstały i powstają e, na szampionie, nawet na goldenie. Tutaj jest to akurat prins, to jabłko zerwałem z wierzchołka samego, więc, więc widać, że, że niestety, ale ten, ten problem się y, pogłębia. Co tutaj możemy zrobić? No niestety y, tu nie mamy takich duży, dużych możliwości jak w przypadku nawadniania i podania wody, ponieważ żeby zabezpieczyć te owoce y, y, przed oparzeniem, no to, no, to tutaj y, jedynie y, siatki przeciwgrodowe, tam gdzie są zainstalowane, y, częściowo, częściowo zabezpieczają y, przed tym. Y, oraz y, w tych sadach, gdzie nie ma takiej możliwości, możemy wykonywać y, zabieg glinką kaolinową, ale uwaga, pod warunkiem, że mamy zraszacze nadkoronowe i będziemy y, w stanie zmyć ten nalot y, właśnie po glince przed zbiorami. Jeśli nie mamy takich zraszaczy nadkoronowych proszę naprawdę uważać, bo jeśli nie będzie opadów do zbiorów, intensywnych opadów ten naród pozostanie. Także tutaj niestety, ale, ale możliwości za wiele nie mamy jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed oparzeniami słonecznymi. Z kolei w tych sadach, gdzie, gdzie są zraszacze nadkoronowe również ci sadownicy mają komfort taki, że mogą też nawadniać, zraszać te sady od góry, również dzięki temu roślina będzie schładzana, w będą schładzane, ale również i to nawadnianie czy podlewanie doglebowe będzie bardziej efektywne. Tyle o upałach i o negatywnym wpływie na nasze sady, na rośliny. Zabiegi, proszę Państwa, co w najbliższym czasie jest polecane, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Ponieważ jesteśmy już w takim, takim etapie, zbliżamy się powoli do końcówki sezonu produkcyjnego, który był bardzo trudny, ciężki, i tam, gdzie udało nam się naprawdę uzyskać takie efekty, takie plony, jak tutaj, ochronić te, te, te sady i te owoce do tej pory, to szkoda by było, żeby na finiszu, na końcówce, coś zepsuć, coś przeoczyć, czegoś nie dopilnować. Dlatego po pierwsze to są szkodniki i ta pogoda sprzyja bardzo sprzyja rozwojowi szkodliwych motyli. Więc ta owocówka i zwójka siatkóweczka, które nie były tak dokuczliwe w pierwszej połowie lata, Teraz naprawdę, naprawdę się ożywiły i widać, że, że te, te loty są dość intensywne i owocówki i zwójki siatkuweczki, dlatego niezbędna jest szczelna ochrona przeciwko tym szkodnikom przez cały sierpień do zbiorów, a nie, nie wykluczone, że, że być może będzie to się przeciągało jeszcze do połowy września. Takie obserwacje mamy po poprzednich sezonach, gdzie mieliśmy ciepłe, długie lato, to nawet te motyle latały do połowy września. Dlatego proszę Państwa, ochrona, wciąż kontynuujmy szczelną ochronę, co dwutygodniowe zabiegi, niestety, ja wiem, że tego jest dużo, ale to jest niezbędne do tego, żeby skutecznie ochronić nasze owoce przed właśnie wgryzami gąsiennic. Dowodem tego, jak to jest ważne, ta częstotliwość i ta, 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 ten szczelny program, to, to, to dowodem na to są właśnie te uszkodzenia, już które powstały w sadach pod koniec pierwszego pokolenia owocówki w lipcu, tam gdzie te odstępy pomiędzy zabiegami były trzy tygodniowe i większe. Wynikało to również może troszeczkę z dezorientacji na podstawie odłowów, na pułapkach feromonowych, bo te odłowy w tym roku były bardzo dziwne, nieregularne i, i niewielkie. Niewiele motyli się odławiało w pułapki, a okazało się, że, że te wgryzy są. Często są to charakterystyczne, bardzo płytkie wgryzy. Gąsienice nie przedostały się do gniazda nasiennego, ale zdążyły nadgryźć owoc. I został albo wykonany zabieg, yy, który je zwalczył, po prostu albo no, zadziałał preparat, który, który, który skonsumowały wcześniej. Dlatego to jest właśnie dowód i potwierdzenie yy, tego programu nie, konieczności wykonywania tego szczelnego programu co, dwu, co dwa tygodnie, tak jak zaproponowaliśmy to Państwu na początku sezonu na początku pierwszego pokolenia owocówki. W tych sadach, gdzie taki program był wykonywany szczelny i typowymi preparatami przeciwko tym szkodnikom, jest w tej chwili naprawdę bardzo dobrze. Jakie zabiegi przed nami? Dwa zabiegi w sierpniu. Większość sadowników wykonała zabieg w ciągu ostatnich kilku dni. To bardzo dobrze, bo to uważam, że to jest jeden z ważniejszych, jeśli nie najważniejszy zabieg w tym sezonie przeciwko owocówce i zwójce. Kto nie wykonał to jak najszybciej, to jest ostatni, ostatni moment, ostatni gwizdek na to. I około 25 sierpnia oczywiście my to potwierdzimy. W komunikatach prawdopodobnie wzorem lat ubiegłych będzie konieczny jeszcze kolejny zabieg, szczególnie, że mamy tą ciepłą, ciepłą pogodę. Jakie preparaty, proszę Państwa? Te same, które polecaliśmy do tej pory, ale w rotacji. Proszę zwracać uwagę na, na rotację, żeby nie zastosować którejś substancji 3-4 razy w sezonie. Myślę, że o tym, o tym już każdy wie. Dlatego pamiętajmy o rotacji, ale również o pozostałościach niektórych substancji, bo niektórzy odbiorcy no, zwracają uwagę po prostu, żeby tych substancji, pozostałości substancji było mniej czy mało w owocach. Dlatego w tym momencie. Preparatami, które najszybciej się rozłożą albo nie dadzą w ogóle pozostałości, to jest delfin i afirm. I te preparaty polecamy właśnie w sierpniu i pod koniec sierpnia, ale w tej chwili na ten, na ten zabieg jeszcze można wykonać imidan, jeszcze można wykonać, proszę Państwa, również i rumo. No, tutaj prawdopodobnie pozostałości tych substancji już będą w owocach, ale jeśli tak wychodzi, po prostu z programu i, i z rotacji, to, to, to niezbędne są te zabiegi i tymi preparatami. Imidan, Rumo, Delfin i Afirm. Te cztery preparaty polecam w, w, do ochrony przed szkodliwymi motylami w sierpniu. Również chcę zwrócić uwagę też na, na, na sytuację w poszczególnych stadach, jeśli chodzi o skład gatunkowy. Tych szkodników, bo w niektórych sadach owocówka w tym drugim pokoleniu już nie występuje, albo występuje w niskim nasileniu. Jeśli tak jest, mają sadownicy to potwierdzone na podstawie obserwacji z poprzednich sezonów, to na ten ostatni zabieg pod koniec sierpnia polecamy preparat delfin. I tutaj będziemy mieli bardzo dobrą ochronę przeciwko zwójkom i brak pozostałości substancji aktywnej. Jeden szkodnik jeszcze, który, na którego należy zwrócić uwagę teraz, to jest porzewiacz jabłoniowy. Nie więcej od połowy lipca. Ten porzewiacz się pojawił w naszych sadach, zasiedlił dość masowo niektóre kwatery. W kolejnych komunikatach mówiliśmy, informowaliśmy i przypominaliśmy o tym. W wielu sadowników wykonało zabieg przeciwko porzewiaczowi. Ale niektórzy jeszcze może nie byli świadomi, albo uważali, że u nich jest czysto. Okazuje się, że naprawdę wciąż ten podzewiacz zasiedla kolejne kwatery, kolejne sady. Proszę zwrócić uwagę na to, lustrować szczególnie wierzchołki koron. I, i tutaj, no, jeśli to, ta populacja tego podzewiacza będzie spora, to należy jeszcze wykonać zabieg preparatem Vertigo. No, bo mamy jeszcze kilka tygodni do zbiorów i tutaj na pewno jest, jest ryzyko, że, że no porażenie tych liści i, i wysysanie soków z liści będzie bardzo, bardzo y, y, intensywne. Y, co również no, może ograniczyć wzrost owoców i wybarwianie owoców. Zabiegi y, przedzbiorcze, proszę Państwa, to. Y, Zabiegi przeciwko chorobom przechowalniczym, ale również zabiegi poprawiające wybarwianie owoców. Polecamy zatem tradycyjnie nawozy potasowe i fosforowe, i to jest realna szansa, żeby, żeby wspomóc, y, wspomóc owoce w wybarwianiu. Dlatego polecamy program oparty na dwóch zabiegach nawozami potasowymi do listnie. W tej chwili jak, y, jako pierwsze zabiegi to jest metalosate potasium albo CIGO-K. Y, to są nawozy potasowe. W dalszej kolejności, bliżej zbiorów, kontynuujemy zabiegi dolisne nawozami fosforowymi. E, polecamy szczególnie ROSAFOS, ROZALIW Żółty i ROSASOL 8512. Takich zabiegów powinniśmy wykonać 3, 4. E, na tych odmianach późniejszych, e, szczególnie które się trudniej wybarwiają, nawet do 5. Dwa zabiegi potasowe, trzy zabiegi fosforowe. Na koniec ochrona przedzbiorcza. Ponieważ, jak wspomniałem wcześniej, zbliżamy się powoli do, do końca tego sezonu produkcyjnego, więc powinniśmy już pomyśleć y, o tym, jak zabezpieczyć nasze owoce do długiego przechowywania, tak żeby tych strat wynikających z porażenia przez choroby przechowalnicze było jak najmniej. Yy. Tutaj w tym roku trzeba zwrócić szczególną uwagę na, na niektóre odmiany, Jak, jakie tam problemy występują. Czy to jest porażenie gniazda nasiennego przez, przez patogeny, czy części tej kielichowej, przykielichowej, ponieważ po tych przymrozkach no w wielu stadach wiemy, że właśnie mamy tą suchą, tak zwaną suchą zgniliznę przykielichową tam był uszkodzony słupek, przemarznięty więc te, ten kielich często jest niedomknięty, jest otwarty e, owszem, są owoce, które są suche w środku, ale również e, będzie e, w wielu owocach, może i prawdopodobnie będzie się rozwijała szara pleśń m, podczas przecho długiego przechowywania dlatego proszę na to zwrócić uwagę szczególnie na te odmiany, to na pewno jest ligol, to są jona goldy Alva Gloster. Szczególnie na te odmiany tu niezbędne, niezbędne będą preparaty tuż przed, przed zbiorem właśnie, które najlepiej zabezpieczą przed, przed rozwojem tej choroby. Mam tu na myśli Switch. Ale zacznijmy od początku. Teraz kaptany. Kontynuujemy ochronę opartą na preparatach kaptanowych. Merpan, Malwin, Kaptan. Bliżej zbiorów oczywiście to jest Belis, bo musimy zwrócić uwagę na gorzką zgniliznę. Szczególnie te odmiany, które są bardzo wrażliwe. Champion, Pinowa, e, Golden, ale to jest również Ligol. E, no i proszę Państwa, Geox. Geox tutaj e, też w przypadku gorzkiej z wykazuje bardzo wysoką skuteczność. Natomiast e, każdy z Państwa no, musi już ułożyć sobie sam ten program, e, tak żeby on był oczywiście i ekonomiczny, i skuteczny, a, ale w, w przypadku takich odmian jak Pinowa, Szampion, Ligol, Szczególnie polecamy jeszcze zabieg pozbiorczy preparatem Xedatane, który będziemy wykonywali już w komorach po złożeniu owoców w przechowalniach. Będziemy zamgławiali zamgławiarkami preparatem Xedatane, który daje najwyższą skuteczność w ochronie przed właśnie gorzką zgnizną, ale i pozostałymi patogenami. Więcej na temat tych technologii powiemy w osobnym materiale filmowym już wkrótce. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrypcji.